Witam na kanale Blaze on Moto. Dzisiaj porozmawiamy na temat kasku Klein Krios. Do zobaczenia za chwilę. Użytkuję ten kask ponad 3 lata. Opowiem Wam o jego wadach i zaletach. Zacznijmy od zalet. Największą zaletą tego kasku jest jego waga. Ten kask jest naprawdę lekki. Ja mam ten kask w rozmiarze S. Klein zawyża rozmiarówkę. Normalnie mam rozmiar M. Wszystkie inne kaski mam rozmiar M. Ten jest w rozmiarze S. Kiedy mierzyłem rozmiar M, był dużo za duży. Mogłem sobie go obrócić na głowie. Przymierzyłem rozmiar S. Idealny, jak przysłowiowa rękawiczka. Więc jeżeli zamierzasz kupić ten kask, weź pod uwagę to, że rozmiarówka jest za duża. Wróćmy do wagi. W rozmiarze S ten kask waży 1250 gram. Tyle podaje producent. Ja zaraz po zakupie, pamiętam jak go zważyłem, ważył trochę więcej, nie 1300 gram. W sumie większość producentów trochę inną wagę podaje na papierze, a w rzeczywistości jest inna. Dobra, więc waga jest naprawdę atutem tego kasku. Podczas długich przejazdów motocyklowych, całodziennych wypraw na przykład, czy też całodziennych przeskoków, słuchajcie, naprawdę nie czuć tego kasku. I drugą jego zaletą jest to, że jest wygodnym kaskiem. Wszystkie te gąbki w środku są naprawdę bardzo miękkie w dotyku, są bardzo przyjemne w dotyku przede wszystkim. Jeżeli ktoś jeździ bez kominiarki, to mu będzie bardzo, bardzo przyjemnie jeżdżąc w tym kasku. Tu na tym kończą się już wszystkie zalety tego kasku. Niestety teraz wady. No więc zacznijmy od historii, bo to jest bardzo mocno powiązane z wadami tego kasku. Ten kask nie jest to wcale kask produkowany przez Klaima, tylko jest brandowany przez Klaima. Tak naprawdę kask jest produkowany przez chińskiego producenta, który się nazywa Nishua. I ten producent jakby produkuje na zamówienie Klaima te kaski. Kask pojawił się już dawno temu, dokładnie praktycznie w takiej samej formie. Jedyna różnica to był inny design daszka i tego spoilera z tyłu. Pierwszy raz ten kask pojawił się w 2009 roku i był wtedy brandowany jako Uvex. Uvex sprzedawał ten kask pomiędzy chyba 2000 a 2011 rokiem. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Był to dokładnie ten sam kask. Dokładnie te same wloty, dokładnie ten sam... przepraszam, dokładnie ta sama szyba i dokładnie ten sam mechanizm zawiasowy, o którym za chwilę Wam opowiem, bo trzeba tutaj nadmienić, że to jest bardzo prehistoryczne rozwiązanie. No i oczywiście spoiler był też deko inny. Poza tym wszystko dokładnie to samo. Ach, co warto zaznaczyć. Uvex miał otwory wentylacyjne przewiercone na wylot. Także wentylacja w tamtym kasku z 2009 roku była dużo bardziej skuteczna niż w późniejszych odmianach tego kasku, łącznie z tym Klaimem. 2014 rok, ten sam kask produkowany przez Nishuę dla Lazera. Delikatnie inny daszek, delikatnie inny spoiler. W 2015 roku Nishua wyszła z kaskiem brandowanym przez siebie, czyli Nishua. Kask dostępny tylko w jednym kolorze. Jest to kolor czarny, a właściwie to jest karbon pomalowany tylko bezbarwnym lakierem. Od 2016 roku ten kask jest produkowany dla Klaima. Brandowany jako Klaim. Więc słuchajcie, nie jest to pomysł Klaima, nie jest to wymysł, nie jest to w ogóle kask zaprojektowany przez Klaima. Klaim tylko go branduje. Jest to chińska technologia, strasznie stara technologia, już używana w 2009 roku, tylko przebrandowana i dorobiona do tego otoczka, jaki ten kask jest niesamowity. W 2016 roku, kiedy ten kask się ukazał, kosztował tutaj w Anglii 400 funtów. Była to praktycznie taka sama cena jak za kaski przodujących firm typu Shoei czy Arai. Przejdźmy teraz do najsłabszego punktu w tym kasku. Jest to szyba, słuchajcie. Szyba, a właściwie jej mocowanie. Szyba mocowana jest na takich kołkach. Słuchajcie, te kołki są po prostu, śmieszne, wiecie? To jest zwykły kołek wciśnięty i przekręcony.
I na tym po prostu jest oparty cały mechanizm. Ja pokażę tutaj. Jest to strasznie słabe rozwiązanie, strasznie archaiczne rozwiązanie na tej zasadzie. Na szybie są takie wycięte ząbki, które pod wpływem użytkowania, podnoszenia i opuszczania, one się wyrabiają, po prostu się ścierają i po pewnym czasie szyba po prostu opada. To jest moja druga szyba już, bo poprzednia się tak wyrobiła, że nie była w stanie się utrzymać samoistnie w górze. Tak nie była w stanie się utrzymać, po prostu cały czas opadała, bo te ząbki się wyrobiły. Ta też już jest coraz słabsza, pewnie niedługo się ta samo z nią stanie, co z tamtą. W zestawie są dwie szyby, z tym, że ta druga jest dosyć mocno przyciemniona i nadaje się tylko do jazdy w bardzo słoneczne dni. Odpada jazda w nich wieczorami, czy też na przykład w tunelach. Naprawdę jest niefajnie, bo jest za ciemna. Dodatkowo do szyby jest dołączony pinlock, także no niby nie paruje. No nie paruje, z tym, że następną wadą tej szyby jest to, że ona tak naprawdę nie jest szczelna. Ona w ogóle nie uszczelnia. Tu wszędzie wokół jest szpara. Co owocuje tym, że podczas jazdy w deszczu kask przecieka. Jest to na tyle niefajne, że nie da się go wytrzeć. Słuchajcie, ono wycieracie w deszczu z przodu, ale i tak jest mokry z tyłu od wewnątrz pinlock, także i tak jest wtedy problem z widocznością. Za każdym razem, kiedy jeżdżę w deszczu, a jeżdżę dużo w deszczu, wiecie, w Anglii non-stop pada praktycznie, więc kask ma mokry w środku. Jest po prostu mokro, jest niszczelny. Wracając jeszcze do tych nieszczęsnych zawiasów, szyba nie utrzymuje się podczas jazdy w pozycji górnej. Jeżeli tylko dostaniemy jakikolwiek podmuch wiatru na szybę, ona się zamknie. Następnym jej takim jakby niefajną rzeczą, która się z nią dzieje, wpada wibracje. Jadąc powyżej chyba, nie wiem, 70-80 km na godzinę, ona mi po prostu tak wibruje podczas jazdy. Mało tego, ustawiany zakres podnoszenia szyby jest też niedoprecyzowany, bo pierwszy zakres, jaki jest, jest dosyć wysoko i zobaczcie, jaka jest wielka szpara. Przy takim otwarciu wieje zbyt mocno w oczy. Następną rzeczą, która jest niefajna w tym kasku, to brak wentylacji. Świetne, duże otwory wentylacyjne, prawda? Które się wydają, że wow, ale będzie wichura w tym kasku. No niestety nie. One są zasłonięte od wewnątrz i tak naprawdę mają tylko dwa wyjścia, dwa nadmuchy na szybę i to wszystko. Nie ma dużej wentylacji w tym kasku. Jak wspomniałem, w modelach Uvexa z 2009 roku ta pianka tutaj gumowa, nie wiem, to coś takiego tam jest, jest przewiercona i to powietrze przelatuje na wylot. Nie ma możliwości regulacji, nie zamyka się tego, nie otwiera, no więc jakby to jest następna wada tego kasku. Przy bardzo dużych temperaturach lepiej jest jeździć w goglach. Tak, gogle pasują do kasku, można założyć i lepiej jest jeździć w goglach w dużych temperaturach, bo jest po prostu chłodniej. Kask zaczął się pruć po 2 latach użytkowania, może nawet nie. Ta fantastyczna, miła wyściółka, czyli ta gąbka w środku, prawda, zaczęła się pruć na szwach. No uważam, że to jest totalnie karygodne, bo wcześniejszy mój kask Shoei, który też miałem chyba 2 lata, tam nie było jakiegokolwiek problemu z niczym, tak szczerze mówiąc. Serio, nie miałem z nim jakiegokolwiek problemu. A tutaj, proszę bardzo, dziury, puszczają szwy, pruje się, coś niefajnego. Kask ma zapięcie typu klamry podwójne D. Dla mnie osobiście jest to najlepsze zapięcie. Uważam, że jest najbezpieczniejszym zapięciem na rynku. Bardzo je lubię. Bardzo łatwo się je zakłada, bardzo szybko zdejmuje. Skorupa jest produkowana w 2 rozmiarach i jest to dosyć śmieszne, ponieważ dobry producent kasków robi tych rozmiarów skorupy więcej niż tylko 2. Ci najlepsi, tak jak Arai czy też Shoei, robią co rozmiarówka, to robią rozmiar większy też skorupy kasku. No wiecie, fajne jest to, bo jeżeli na przykład pomyślimy o tym kasku, to przy rozmiarze S ma ten rozmiar skorupy jest taki sam jak przy rozmiarze M, ale jak ktoś ma rozmiar XS i kupi ten kask w rozmiarze XS, to ten rozmiar skorupy będzie dokładnie taki sam. Czyli tak naprawdę, będąc małą osobą, ma się taki bardzo wielki kask. I tak samo jest z tym trochę większym, bo już kupując kask w rozmiarze
XL, mamy skorupę przystosowaną do rozmiaru XXL, więc no, chodzi się z takim baniakiem, nie? Powiem wam teraz już szczerze, ten kask absolutnie nie jest warty tych pieniędzy, które żąda za nie Klein. Połowa tej kasy, czyli 200 funtów, tak. I to jest właśnie ta cena, którą Nizhua, tak szczerze mówiąc, chce za swój brandowany kask. 200 funtów tutaj, to jest jakiś tam sklep niemiecki chyba, Louis, coś takiego. Oni wycenili ten kask na 200 funtów i moim zdaniem tyle jest ten kask warty. Nic więcej. Czy kupiłbym dzisiaj jeszcze raz ten kask? Tak, kupiłbym, ale wiecie co? Kupiłbym Nizhua. To jest dokładnie ten sam kask, tyle tylko, że połowę tańszy. Kask jest wygodny, kask jest lekki, ale kask jest niewarty ceny Klima. Czyli Nizhua wychodzi tutaj naprawdę z fajną propozycją, bo żąda za niego, moim zdaniem, odpowiednią cenę do jakości. Jeśli szukasz lekkiego kasku, to polecam Nizhua, a jeżeli nie zależy ci aż tak bardzo na wadze, to kup lepiej Shoei albo Arai. Klein wydał teraz nową wersję tego kasku i tak naprawdę to jest ten sam kask. Kask z technologią z 2009 roku, która moim zdaniem jest za droga. Za droga, bo szczerze mówiąc ma mnóstwo wad. I fajnie, okej, zmienili tutaj system wentylacyjny, który polega na tym, że zrobili dziury na wylot tak jak miała ten kask sprzedawany przez Uvexa w 2009 roku, tylko że zrobili ładną ramkę, taką wiecie, że wydaje się, że teraz tam hula. Mało tego, ta ramka jest zrobiona z bardzo kiepskiej jakości plastików. Dużo użytkowników nowych kasków już na to narzeka. I co jeszcze zmienili, to w środku zamiast styropianu zrobili tam taki kurczak, wkładkę słomkową, która ma niby lepsze właściwości absorpcji uderzenia. I tylko tyle. Poza tym wszystkim cały kask jest dokładnie tym samym kaskiem z tymi samymi wadami, które macie tutaj teraz. Które ja wam pokazuję tutaj teraz. Czyli ta sama wadliwa, prehistoryczna wręcz technologia użyta do zamocowania szyby, łącznie z całą szybą, która jest nieszczelna i przecieka. Która się szybko wyrabia na zawiasach, która później nie trzyma swojej wysokości, samoistnie się zamyka i wibruje. Mało tego, przepuszcza wodę. Ten sam daszek, który jest niedopracowany, wibruje, nie jest fajny przy dużych prędkościach. Ten sam spoiler, który wydaje dźwięki, który wręcz skrzeczy. Okej, karbon, tak, fajny, lekki, ale w wydaniu Klima za drogi, naprawdę za drogi. Resztę do oceny zostawiam wam. Jeżeli jesteście zainteresowani tym kaskiem i macie więcej pytań, zadajcie mi je w komentarzach. Jeśli film się podobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub też uwagi, proszę użyjcie komentarzy na dole. Na razie, do zobaczenia w moich następnych filmach, moich przyszłych testach. Cześć, hej!